Michał Jan Sobociński prezentuje Czerwone poroże Czyta Wojciech Cieślawski To coś miało postać wysokiego mężczyzny, nie człowieka, konkretnie mężczyzny. Szerokie barki porośnięte futrem kasztanowej, końskiej maści. Z ogromnych, groteskowych szponów powoli kapała krew, znacząc bruk przerażającym śladem. Ostaszewski w pierwszym momencie chciał sięgnąć po broń, ale dziwne przeczucie kazało mu tego nie robić. Bestia warknęła. Krwiste rogi poruszyły się w rytm skinięcia łba, którym potwór wskazał na zmasakrowane ciało Dagmary Bednarz. W oddali znowu zaczął ujadać pies. Niedawno. Ostaszewski przełknął ślinę, gardło miał suche niczym wiór. Niedawno zabiliśmy coś podobnego do ciebie. Rogacz warknął. Cholera, przecież on mnie nie rozumie. Co ja wyprawiam? Ostaszewski wskazał palcem na rogi, potem na szpony. Czekał, aż te w końcu spadną na rozerwaną klatkę piersiową kobiety, z wnętrza której starczały żebra, rzekłbyś żelazne pręty. Potwór poruszał krótkimi, sarnimi uszami i pokręcił głową. Powoli, niespieszno, z uwagą obserwując i tak ostrożne ruchy człowieka. W końcu wyciągnął jeden ze szponów i wskazał na ciało bednarz. – Chce mnie zabić. Gdyby chciał, już dawno rozszarpałby mnie na strzępy. Cholera, czy on jest wdzięczny, żeśmy tamtego zabili? Warknięcie. Ostaszewski otrząsnął się i ujrzał, jak bestia odchodzi w cień. Opowiadanie dostępne w serwisach streamingowych.